Jeszcze tak przed odcinkiem chciałbym wam coś powiedzieć. I tak znowu zmieniłem położenie mojego pokoju. I teraz myślę, że tak będzie na dłużej, bo w końcu, no patrzcie, jak to fajnie wygląda. Kozak, udało mi się taki stan osiągnąć. Oraz przede wszystkim chcę wam o czymś powiedzieć. Posłuchajcie, kiedy to oglądacie, znaczy jeszcze nie, jeszcze tutaj trochę brakuje. Brakuje jeszcze 100 subów, ale kiedy wy to oglądacie, to ja już wiem, że wbiliśmy właśnie 60 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Z racji z tego, że ja dotrzymuję swojego słowa, obiecałem Q&A, to Q&A dostaniecie i za niebawem będziecie już mogli tego wyczekiwać. Jeszcze druga informacja, chciałem was zaprosić 8 lutego na mój kanał o 20 na live'a z okazji moich urodzin. Będzie on najpewniej przedłużany, więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak się męczę z grami przez kilkaset godzin i chcesz mi jeszcze godzin dołożyć, to wbijaj na live'a i napisz koniecznie w komentarzu, czy będziesz. Oraz bez przedłużania, zapraszam ciebie teraz do odcinka. Cześć, witajcie z tej strony, Jana, tak, witam was tutaj w kolejnym odcinku. Jak tutaj widzicie, jestem znowu tutaj w tym pięknym miejscu. Oraz na starcie chcę wam coś powiedzieć, żebyście pod tym odcinkiem teraz zostawili 2500 łapek w górę, to wtedy będzie kolejny odcinek i oczywiście ci będzie lepszy. A jeżeli tu jesteś nowy i jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zapraszam tutaj ciebie do subskrypcji mojego kanału. Czyli wiecie, to jest bardzo proste, po prostu klikasz subskrypcję, tutaj najlepiej dzwoneczek, tutaj, no wiesz, żeś mieć powiadomienia ode mnie. I to tyle, to tyle, to jest darmowy nawet, więc wypróbuj może. Znajdujemy się dzisiaj, jak wiecie, w moim... O, hej! Znowu się nie dało zrobić pizzy. No co ty tu robisz? Znów ta sama historia, no już dobra, wprost jesteś klonem, dziękuję. Ale... co? Kolejnym jeszcze. Jesteś naszym sługusem, powinieneś się nas słuchać. To tam tego zamku wykruchmalaj albo do jednej z tych... jesteśmy twoim twórcą, jesteś kolejnym klonem i... Znowu będzie bajeczka, że bla bla czarny rycerz na białym koniu i że żyj długo i szczęśliwie, no. Czemu nam się nie dobra, nie, okay? Ja idę nagrywać odcinek, wiecie? Ja tutaj przypomnę tylko nagrywać odcinek. Posłuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy podać swój pierwszy domek w Minecrafcie. I posłuchajcie, jak wiecie, potrzebujemy do tego surowców. Są tu domki! To nie jest survival wasz, kurczę. Jesteś w domu ogólnie. Jesteśmy w domu, widzicie? Pierwszy odcinek już za nami. Okej, okay. Kolejnym naszym krokiem jest tej... Nie ma tu drzew, okej? Okej, kim wy jesteście? Moimi jesteście widzami? Serio? Chcecie ze mną zdjęcie? Nie. Jesteśmy twoimi twórcami. Rozumiesz? Co? Nie, twórcami. Twórcami. Robim. Nie. Twórcami, okej, nie rozumiesz? A czy wy nie powinniście być w szkole o tej godzinie? Nie. Twórca nam nie dał szkoły. A czy ty nie powinieneś zadawać tak wielu pytań? Ja jestem przecież tylko sobą. Klonem. Nie. Klonem. Tak. Dobrze, skoro nie jesteś, jesteś klonem, niki. To co robiłeś wcześniej w swoim życiu? O, no proste, nagrywałem odcinki. Pamiętasz coś w ogóle, co ostatnio robiłeś? No tak, nagrywałem i montowałem odcinki. Coś jeszcze? Nazwę kanału, tak, robiłem jeszcze ten, ustawiałem film na YouTubie. Dobra, a nasz pamiętasz? Jak tak na was patrzę... Czyli nie. Ale dobra woda. Kto to tak jest w sumie? Dobra woda. No. Nie pij teraz wody! Skoro nie jesteś... Ale czemu miałbym nie pić wody? Skoro nie jesteś kopią, to jak się nazywam? Robin. No nie! A ja jak się nazywam? Jeszcze. Ty? Gwen Stacy 2. Kurde, dobry jest. Bo to w końcu ja, Natek, czyli wiecie, najlepszy youtuber jaki istnieje na tej planecie, ha! I klon. Chyba najgorszy. Nie jestem klonem. Okej. Okay. Skoro nie jesteś klonem, kolejnym klonem, to jak się tu znalazłeś? Proste. Skończyłem właśnie montować odcinek. Ale i jak tu się pojawiłeś? Tak po prostu, montowałem odcinek i już skończyłem i się zaczęło witać. Nie, ja się załamę nimi. Dobra, nudzi mnie, to idę spać, dobranoc. Ej, ale... Dobranoc. No nie no. Ale dziwny. Okej, dzieci, gdzie jest najbliższe drzewo, bo chcę zacząć swój survival. Okay? Z tego o nie, jest chodź, survival! Pokażę ci, chodź za mną. No, chodź jest. Za mną. No, dobra, idę. Chodźmy go wyrzućmy po prostu jak tamtego. Ej, na początku. Ej, chwila. Czekajcie. Ja przecież nagrywam swoje odcinki, je montuję, wiem kim wy jesteście.
Ej, no to kim? Chwila. Powiedz nam. No ja jestem waszym stwórcą. No tak, zapomniałam nie jesteś teraz koronem, no nie, u ciebie teraz stworzyliśmy chyba twoim. Okej, posłuchajcie, z racji tego, że ja jestem stwórcą, to zadecydowałem, muszę was gdzieś wysłać, bo jesteście bardzo wkurzający. Nas? Tak. A chyba ty. A ja bo... Ale słuchaj, jesteś, ale nie możemy. Dzisiaj. Posłuchajcie, z racji tego, że ja jestem Natkiem, a wy jesteście klonem moimi... jesteś. Okej, jeszcze raz mnie ktoś nazwie klonem, to obiecuję, że wy się tam pojawicie. Kurczę. No, spróbujcie, tylko mi nazwać klonem. Klon. Udało się. Wymyć! No ej, czemu ich zamknąłeś? Oni byli bardzo niegrzeczni, młody ja. Mini ja. Nazwę ciebie mini ja, okej? Okay? Ale jestem Gucio. Spokojnie, Gucio. Będziesz teraz mną. Ale ty jesteś mną. Damy ci strój rycerza, będziesz wyglądać jak ja. No i myślałem, że nie to! Mam wenta na głowie. Okej, okay, no to inaczej. Powiedz nam mi, mój drogi właśnie, co robisz z tymi dziećmi? Gdzie jest miejsce dzieci? Może tak. No my ogólnie siedzimy w domku. W domku? A tak nie można, nie można siedzieć w domu. Posłuchajcie, mam to... Wyszliśmy z tej tuby. A. Tej samej co ty. Okej, okay, inaczej. Mam do was pytanie, czy wy... Gdziekolwiek byliście poza tym domem i poza laboratorium? Ja tak. Tak. Ja tak. Już jestem super bohaterem. Tak, to ja i nie byliśmy poza tym budynkiem. Okej, no to kolejne pytanie. Czy byliście w szkole kiedykolwiek? No to nie, no chyba, że niekoniecznie. Chyba, że szkoła bohaterów, no to nie chcę do żadnej szkoły. Okej, dobra. Jesteśmy coraz bliżej widzowie mojego celu. Okej. A wy potrzebujecie szkoły, czy nie? Nie, głupi. Z racji z tego, że jesteś niedoedukowani, a ten jest za to ideałem. Witam. To... Przecież on zjadł przez chwilę ołówek! No i co z tego? Ołówek. Posłuchaj. Przecież ja, Gwen Stacy 1 i Gwen Stacy 2 jesteśmy super bohaterami. Czemu ty nam nie rządzisz? Jesteśmy bardzo dobrze wyedukowani. Jesteśmy lepsi od ciebie, czemu one są w twoim wieku tak poza tym. Okej, okay, czyli czy oni powiedzieli, że są ode mnie lepsi? Możliwe. Oczywiście. Jesteś jasno, tak. Pod każdym względem. Okej, jaki wy macie jeszcze raz moce? Pająka. A co ciebie interesuje? Okej, pająka, dziękuję. Jestem idealny. Czekaj, gdzie jest ta maszyna? Minia, podaj mi strzykawkę numer 8. Jasna sprawa, idę. Dziękuję. Ty kurczę, ja ci mu to powiedziałam. Okej, czyli mówicie, że jedyna rzecz, jaka nas rozróżnia, to jest to, że wy macie moce pająków, tak? Nie, jesteś głupi. Ja jestem super silny i super mądry. Ja jestem idealny. A spokojnie, moja probówka też będzie super silna i super kozak. Mały ja, idziesz? Mam strzykawkę. No i dobrze. Okej, moce pająka mówicie, no to w takim razie co? Strzykujemy. Dobra, strzyknąłem sobie i zobaczmy, jak tam moje moce pająka. Co? No, jak widzicie, teraz aktualnie stałem się potężny, więc... Ale mnie nie pokonasz, jestem super silny, super szybki, super mądry. Nie powiedziałabym. Jesteś człowiekiem. Okej, mały ja, przynieś mi strzygawkę numer 9. Jasna sprawa. Coś mówiłeś? Nie dasz rady. Nie za dużo strzykawek? To się źle skończy. Spokojnie. Posłuchajcie, nigdy pamiętajcie, nie strzykujcie sobie nic pod nieopłacalność właśnie dorosłego oraz nie jedźcie ołówków. Tak właśnie tutaj ja radzę. Ja mogę, bo ja jestem tutaj wyuczony. Ja Przyszko mogę tak jeszcze nakarmiłeś ołówkiem. No, no ale co to, patrz jaki on jest miły. No. Nie jest. O, strzykawka numer 2. Dobra, to co? Moce bycia silnym. Dobra, mam już tutaj moc. O. No to się źle skończy, nie. Łohoho, umiem latać. Pomieszałeś dwie moce, jesteś mądry? Oczywiście, posłuchajcie, teraz ja jestem tutaj, jak widzicie, super bohaterem, to teraz ci pokażę, kto jest potężniejszy. Ale nie użyję siły, tylko ci coś zadam, zagadkę matematyczną. Ile to jest 20 podzielić przez 10 razy 8? Właśnie, okej, dziękuję. Tak właśnie pokazałem, że jestem mądrzejszy i lepszy. To ty odpowiedz na to pytanie? No to posłuchajcie, 20 przez 10 równa się 2 razy 8 równa się 16. Tada! Dobra, to teraz ja tobie, okej? No, dajesz.
ile to jest? 2 dodać 2 razy 2, odjąć 2,5. 3,5. O nie. Okej, okej, no to jest super. Okej, okay, już nie chcę tej mocy. Jesteś, nie, już nie możecie. No. Dobra, już nie mam mocy. O, ale to mam. Dobra, to sobie zatrzymam. Z racji z tego, że jesteście nieukami, chcę was tutaj zabrać do szkoły. Jakoś dla was no znajdę, nie, ale... Proszę. Przykro mi, ale szczególnie będzie to bez ludzi, żebyście nie byli rozkojarzeni. Dobra, komputer. Zobaczmy, gdzie jest najbliższa szkoła. Media, zobacz adres. Jasna sprawa. No dobra. Woli nas, proszę, nie. Przykro mi, nie wypuszczę was. Posłuchajcie. Proszę. Zasługujecie na to. Wszystkim. Minia, masz adres? Tak, mam. O, no i kozak, dobra, no to już was uwalniam, a my widzowie widzimy się po cięciu w pięknej szkole. Uwaga, widzowie, jesteśmy już tutaj przed szkołą. Cieszycie się? Nie, proszę. Ja może sobie... Okej, okay, oni się nie cieszą. Nie wiem, niestety, widzowie. Ej, ej, zapraszam. Okej, chodźcie do szkoły. Zapraszam tutaj. Nie ma się czego bać. Witajcie, dzieci! Co to jest? Jezu, kto to jest? Kto to jest? Nie. Pan nauczyciel, tak? Tak, dokładnie. Ha, widzicie? No, przywitajcie się. Dzień dobry. Dzień dobry. Wstyd mi robicie. Przepraszam, ja nie przepraszam za nich. Chodźcie. Proszę, nie. Chodźcie. Będziemy grzeczni, proszę. Macie wejść i koniec, kropka. Okej. Będziemy grzeczni, przepraszam, serio. Okej, świetnie. Zamknijcie drzwi za sobą. Nie. Zamknij. Nie. O, świetnie. Okej, panie nauczycielu, to jest moi podopieczni. Nieważne jak oni mają na imię i tak ich pan nie zapamięta, ja też ich nie pamiętam. Ale pan nie da. Ej, ale wygląda strasznie. Ja ci zaraz coś powiem, nie masz tak mówić do pana, że wygląda strasznie. Proszę ich ignorować. No, proszę pana, pan ich zabierze? Jasna sprawa, chodźcie, ciężki. Idźcie! Matematyka nie. jest! Albo jeszcze zaraz uruchomi moce pająka! Moce pająka! Nie ruszysz przez tydzień! Nie rób tego! Okej, okay, idę po moce swoje! Idę po swoje moce! Liczę do trzech! Raz! Dwa! Ale jak kwiatkiem jestem! Proszę! Zaraz powiem trzy! Nie zostawiaj nas! Nie! Pa, pa! Panie! Chodźcie! Idźcie! Grzeczni! Spoko, idźcie! No, idźcie! Pożałujesz! Spoko! Pa, pa! Odbiorę was! Nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy się kończy lekcja. Jak najszybciej, proszę! No, wiecie co? Posłuchajcie, ja idę tutaj ten po drewno, idę tutaj pograć survival i zaraz tutaj będę właśnie ich już odbierać. Dobrze, widzowie, już tutaj jestem już tutaj po graniu. Jak widzicie, tutaj jestem cały właśnie tutaj zaitemkowany, więc w sumie można już do nich pójść. Zobaczmy w sumie, jak oni się trzymają, a w sumie wyrzucę to. Po co mam to mieć? Tu. To tutaj poczeka, poczekajcie moje itemki, dobra? Kozak. A w sumie zbroję też tutaj ściągnę. A zbrojo! O! Co ty tam? Kim ty jesteś? Nauka. Ciebie nauka, nie chcę mieć. Nauka. Co się stało? Już zapykowałem się! Gdzie, co? Gdzie pan jest? Tutaj! O! Dzień dobry! Jak się dzieci spisały? Bardzo dobrze, uczę się, bardzo ładnie. O! Proszę, weź nas. Jakim cudem muszę nas jak najszybciej, proszę. Przykro mi, nauka to nauka, nauka to nauka. Nie. O, mogę to? A, jasne, nie jest tego, nie jest tego. Czemu niby? Nie jest tego, radzę ci, nie jest. Chodź na biedaka! Nauka. Patrz na niego. Chcesz tak skończyć? No, chcę. Dziękuję panu, że pan się nimi zajmie. A w ogóle jak pan ma na imię? Tali. O, miło pana poznać. Oni nie sprawiali problemów? Nie. Byli bardzo grzeczni. No bardzo dobrze. Dobra, a to już jest koniec lekcji? Tak, to już jest koniec. O, możemy to... do domu? Tak, możecie, ale tu też przyjdziecie. No to idziemy już tutaj do domu, więc w sumie... Ale już idziecie? Ale pan jeszcze nie rozwiązał mojego zadania matematycznego. Jakim tutaj pan był tam? Jest pan tutaj, tutaj nie ma. Ja nie wiem, o co chodzi. Trzeba na niego uważać. Dobrze, to my co, pójdziemy. Nie, najpierw pan musi rozwiązać zadanie matematyczne. Co? Nie, ja nie jestem uczniem.
Jak niech pan mi odpowie, ile to jest 2 razy 4858? Jak? Jeszcze raz? Nie ma czasu odpowiadać! Nie wiem! Nie mam pojęcia! Zła odpowiedź! Mówiłam, że trzeba uważać, trzeba jak rzucić to na drogę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Noc się stała. Zamknięte. Nie, co się takiego stało? Mogę wiedzieć? Czemu nauczyciela nie ma? Ty nas tutaj zezwałeś na jakiegoś psychopatę. Co? Mówiłam, nie, to nie jest psychopat. Trzeba na niego umawiać. Mówiliśmy, że nie idziemy do szkoły. Pstora, nie. Gdzie to on jest? Był twój gdzie pomysł. On to jest? To twoja wina. Halo? Halo, dziewczyno? Halo? Lepiej ją zostaw. Sam że tak. Nieźle z nią. Co z duszą? Dusza mnie opuściła. Okej. Okay. Śmiertelników. Z nią tak od lata. O, pan Baldi! Dzień dobry. O, nie. Ta złą odpowiedź czeka kara. Jaka niby kara? O co mi chodzi? Uważaj, lepiej od niego odejdź. Czekaj, gdzie jest moja strzykawka? Uaktywisz swoje mocy pająka. Nic mi nie zrobisz. Gdzie my jesteśmy? Ej, gdzie jestem? Co by tu robiłeś? Co by tu robił? Witam na lekcji polskiego. Co? Nie. Chwila, jak to będzie wyglądać? Wyjmujemy książeczki. Nie mam nawet książek! Nie mam. Jak to nie macie książek? Mam. Przygotowanie. Ja też zgłaszam. To tylko sen. Nie można zgłosić nieprzygotowania! Ale to było szybko! Witam na lekcji chemii! Co?! Co?! Jaka chemia? Pieszkę, wy też to widzieliście? Że... Tak! O nie, on ogłusza i... Nie. Macie pracę domową? Mamy! To proszę do tablicy podejść. Ja mogę? Już. Nie. Proszę mi podać wzór chemiczny tlenu. O2. Dobrze, proszę usiąść. Ja chcę. Nie ma, też ma tej lekcji. Tej lekcji nie istnieje. Nie istnieje wszystkie chemie, nie. Wzór na węgiel. Azja leży w Europie? Zła odpowiedź! Do kąta! Nie. I tak to tutaj wygląda? Tak wasza nauka wyglądała? Tak! A nauczyliście się chociaż czegoś? Nie! Nie rozmawiamy na lekcjach! Znowu! Nie no! Witajcie na lekcji historii! Historia? Historia! Nie! O nie! Historia! Nie, proszę. Przepraszam, nauczyłem się na sprawdzian. Nie mów nic! Jak to się nie nauczyłeś na sprawdzian? A nawet się nie ma sprawdzianu, chyba. A. No spoko, to nic się nie stało. Uff, na szczęście. Ale będę brał do odpowiedzi. O nie. Numerek 4. Czyli? Kto? O nie, to Sandra. Robert. O co? Oho. Już Robert. Proszę wybrać temat. Nie wiem. Azja? Jak nie masz tematu, to ja ci zadam pytanie. Nie. Kto był pierwszym władcą Polski? Mieszko pierwszy. Kto to odpowiada? Flatek. Jak to ja? Witajcie na lekcji matematyki. Ostatnia lekcja! Do waszej wolności! Dzisiaj prosty temacik. Tabliczka mnożenia. Akurat umiemy! Tabliczka mnożenia. Cieszę się. Dobrze. No to lecimy po kolei. Tak będę brał was po kolei i będzie odpowiadać na moje 3 pytania. Z tabliczki mnożenia. Dobrze. Okej. No i subcio. Gwen Stacy 1. Zapraszam. Do tablicy. Dajcie mi to przejść. No przeskocz, zbiórko! No przeskocz, szkod... Taka z ciebie spider dziewczyna. Dobrze, to coś prostego na początku. 1 razy 1. Jest 1. Brawo! Super! Pierwsze pytanie. Bardzo dobrze. Piąteczka do dzienniczka. Dobrze.
Ale wracę tu jeszcze dwa pytania! Jakie dwa? Pytałbyś jedno. Ty miałybyś nie słuchać mnie? Wracaj! Szybko wracaj. No, więc wracamy. To dalej coś prostego. 4 razy 4. Dajesz, dajesz, ja zjawię. 4 razy 4. To jest 4 do tutaj. Okay. 16. Bardzo dobrze. Dobrze. I ostatnie. Może żeby tak trochę coś trudniejszego. No na przykład, no dajmy 8 razy 7. 56. Brawo! Możesz iść! Posłuchajcie widzowie, ja teraz trwajcie tego momentu, to piszcie w komentarzach, jakie będą wasze odpowiedzi, co wam wyszło. Ja sobie ciekawy, ile jak wy jesteście tutaj, bo ja tutaj umiem napisać komentarzenia, bo w końcu jestem matematyk, pierwsza klasa i no. Teraz Robercik. Dajesz, no chodź! Przeskocz! Dobrze. Dobrze, no to tradycyjnie coś... Co to było za pokaz? Nie, nie ważne, proszę pa, nie ważne. Chodź, nie ważne. No, to pierwsze pytanko. 2 razy 2. Oczywiste to jest, 4. Dobrze, piąteczka. To jeszcze 2. No dobrze, dobrze. 6 razy 6. A, co pan wymyśl... to jest 5, to mi do... A, to jest 36, dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Plusiczek. I ostatnie, takie może trochę trudniejsze. 10 razy 11. Co? Przecież to jest ponad... ponad skalą, podstawą. To jest proste! Dajesz! Nieprawda. No nie... 110? Brawo! Możesz usiąść. O, udało się. Tak nie spodziewałem się tego. Ty też. Gratulacje, Natek, teraz twoja kolej. Ja! Tak, Natek, podejdź. Okej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, to może coś prostego. Na przykład 3 razy 7. 3 razy 7. Więc tak, 7 plus 7, 14. 21. Bardzo dobrze. Kolejne pytanie. Mhm. Pomyślmy, jakie by ci tu zadać? No na przykład... 9 razy 5. 9 razy 5, a to też jest proste, 45. Bardzo dobrze, piąteczka. A to tyle? I to były 2 nie, pytania. Jeszcze nie. A, dobra. Ale piąteczkę ci dałem, to szybką odpowiedź. Okej. Dobrze, no i takie ostatnie. Takie może... bo widzę, że dobrze ci idzie. Aha. A może takie 13 razy 13. 13 razy 3, no o. Okej. Teraz widzu, jeżeli to trwa z tego momentu, to napisz ile to jest 13 razy 13. A ja już tutaj podaję prawidłową odpowiedź. 169! Bardzo dobrze, plusiczek i siadamy. Mamy to! A, widzicie, co jest, znam tutaj się. Okej. Okay. To pani Maju, zapraszam. No tam dajesz. Kurczaczki. Dawaj, Maja. To może coś prostego na początek, żeby się odstresować. 1 razy 5. 5. Bardzo dobrze, plusiczek leci. Dziękuję. Dobrze, kolejne. 4 razy 8. 4 razy 8? Myślę, że 32. No i git, piąteczka. I ostatnie, może takie trochę trudniejsze. Trzeba trochę pomyśleć. Popatrzcie przez okno. No nie no, stresuje mnie pan. Sprawdź, czy drzwi otwarte. 9 razy 10. 9 razy 10? Dokładnie. Dajesz, to jest też turbo proste. 90. Bardzo dobrze, możesz usiąść. Dziękuję. Teraz ja? Tak, Sandra, proszę. Dajesz. Niech pan mi da tylko chwilkę, się tylko przygotuję. Dobrze. O. Dobrze. O nie, o, bardzo dobrze. Teraz posłowa smatmy. No to może coś prostego, bo pamiętam, że źle szło. No to tak może. Pomyślmy 2 razy 4. 2 razy 4. Chwila, to jest tak 2, dodać 2. 8. Bardzo dobrze, plusik. Dalej. Teraz może tak coś pomiędzy. Pomyślmy 5 razy 3.
Ile to? Nie ma podpowiadania! 15. Bardzo dobrze, piąteczka. Zgadłam? Zgadłam, tak. Dobrze. Jeszcze no i ostatnie. Dobrze ci idzie. Akurat to będzie trudne, 7x7. Czyli chwila, 7x7, to jest 7x... Dajesz! 49? Bardzo tak, dobrze! Możesz usiąść! Dobrze! Nie, teraz moja kolej! Tak, twoja! O nie! Proszę podejść! Ja muszę... Ostatnia osoba! Przepraszam! Dobrze, to jest ostatnia osoba! No to tak! To może zaczniemy na odwrót, może coś mniejszego. Czy to może będzie trudne, to nie wiem. Ale takie 8x9. Dajesz. 8x7 to było 56. 8x9. Wiem, ale dodaję sobie. To jeszcze plus 16. 72. Bardzo dobrze, piąteczka. Tak, posłuchajcie, taki produkt dla was widzowie. Posłuchajcie, jeżeli kiedyś będziecie na sprawdzianie, nie będziecie wiedzieli ile to jest, załóżmy, jak nie wiecie ile to jest, to wystarczy, że przypomnijcie sobie, że na przykład 5x6 równa się 30, dodajcie do tego jeszcze jedną piątkę i macie tutaj wynik. Taki jest protip ode mnie, żebyście sobie zapamiętali niektóre takie liczby i wiedzieli, że od tego w górę trzeba po prostu dodać kolejne, bo to jest dla mnie najłatwiejszy sposób. A jak wy macie swoje sposoby, to napiszcie je teraz w komentarzu. Okej, dodajesz. No to może pomyślmy, no to może takie, no, dość trochę prostszego, 2x9. Dajesz. Dawaj. Chcesz turbo proste. Masz radę. 9 plus 9. No. 18. Bardzo dobrze, plusik. No to ostatnie. Powiedz mi, ile to jest 1x0? Bardzo proste. To bardzo proste. O nie, ona nie wie. Ona nie wie. Ej, nie. Chyba ona nie wie. Ona nie wie. Ona nie wie. Posłuchajcie, widzowie. To przez mniej czasu. Posłuchajcie, przez zero, jak dzielicie, to zawsze jest zero. O nie. Czekaj, mam pomysł. Radę, mam pomysł, mam pomysł. A, czekajcie. Wiem, wiem. Ile mi brakuje sobów do 60 tysięcy? Zero, zero. Tak. Bardzo dobrze. Mamy to. Możesz usiąść. Dobrze ci poszło, jest git. No i skończyliśmy lekcję. O! Jest cień! Jesteśmy wolni? Dokładnie, możesz już iść. O, dobra, dziękuję panu! Chodźmy szybko. Chodźmy szybko. Cień, zejście na dół! A, tutaj jest. Jezus Maria. Okej, okay, najgorsza lekcja jaka była, ale przynajmniej teraz widzowie wiecie niektóre rzeczy matematyczne. A teraz chodźmy, posłuchajcie, pamiętajcie, uczcie się matematyki, bo inaczej, no, przegracie to, co my teraz mieliśmy. Oraz mam nadzieję, że nigdy was taki nauczyciel jak ten nie dopadnie. Trzymajcie się, ja byłem, Natak, była dzisiaj ze mną. Moje małe kreacje, czyli klony, czy jak was mogę sobie nazwać? Czy jesteś młodzież. Klonem? A, młodzież! Oraz dziękuję, że dotrwaliście do końca i zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Trzymajcie się, pa pa!